Państwo, planując jakiekolwiek przedsięwzięcie, bądź też przygotowując jakikolwiek akt prawny, powinno przeanalizować to wszystko pod kątem ewentualnego wpływu tych spraw na sytuację rodzin w przyszłości. Niewątpliwie najważniejsza dla większości rodzin ulga podatkowa na dzieci powinna być zwiększona, a dla tych rodzin, które nie mają wystarczająco dużego podatku, powinna obejmować także składki ZUS-owskie i inne daniny publiczne. Mamy będące studentkami, uczennicami, a nie zatrudnionymi na etatach, powinny mieć prawo do urlopu macierzyńskiego, tak samo jak te, które miały to szczęście, że etat wcześniej miały. Po ukończeniu pierwszego roku życia rodzice powinni otrzymywać bon wychowawczy, który mógłby być przeznaczony zarówno na opłacenie przedszkola, jak i pozostawiony w domu wtedy, kiedy dziecko jest pod opieką mamy czy taty w rodzinie. Te rodziny, które wymagają pomocy, powinny dostać tę pomoc bez zbędnej biurokracji, bez armii urzędników, która analizuje na bieżąco ich sytuację w taki sposób, że często kosztuje to więcej niż sama pomoc.